Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Arena. Gramy Germanikiem, gramy na rzymskiej piechocie i cóż, potrzebujemy doświadczenia na oddziałach, ponieważ Germanik wkrótce awansuje nam na kolejny, szósty poziom. Właściwie powinienem to powiedzieć z pewną przerwą, na kolejny, szósty poziom, bo to o to chodzi. I tak, i już wtedy chciałbym wykupić ciężką piechotę rzymską, ciężkich legionistów, a do tego potrzebujemy właśnie punktów doświadczenia oddziałów, ponieważ nie bardzo chcę marnować moje punkty doświadczenia wolne. O, łucznicy, no to spadamy. Tu jazda, tu łucznicy, nie, to nie ma się co tutaj w ogóle pchać, staniemy sobie tutaj. To są nasi łucznicy na wysokim poziomie. No co panowie, ja bym poszedł tam tycho, poszturmował trochę. Idziemy? No to wio. Okej. Mamy Germanika, więc nie musimy się obawiać. Jasne, strzelajcie śmiało. O, tarcze. Shield up. No strzelajcie panowie, strzelajcie. O cholera, ale łuczników. Panowie, strzelać, otworzyć ogień. No. Dostanie im się, kurde, dostanie im się. Nie bardzo mogę szarżować, bo widzę, że tutaj, kurde, falangici są. Na szczęście mam mocnych łuczników, więc ajajaj, ale dostali mocne baty. No, szkoda strasznie, no ale co mogłem poradzić? Szarża nic by mi tu nie pomogła. Na szczęście, widzicie, idą na okrążenie. Sorry, no, niestety, no nie mogłem nic zrobić, naprawdę. Ale tu się przebiło, mam nadzieję. Dobra, cofamy się. Teraz ja będę dostał po plerach, kurde, z tych słupów. Też tam już idą nasi. Dobra, ustawić się przodem. Abyśmy jak najmniejsze straty dostali od... No dobra. Nie jest najgorzej. Cofniemy się oczywiście jeszcze bardziej. Kurde, dostajemy mocno tych łuczników. Mimo, że ich dużo nie ma wcale. No, panowie, brać się za nich. Dobra, odwrót. O kurde, tu też się nawalają. Dobra, biegniemy w tamtym kierunku. Rozluźnić formację. Nasza falanga ma wyższy poziom, więc to jak najbardziej in plus. Wpadniemy tutaj, spróbujemy troszkę tutaj zaorać sytuację. Mamy, kurde, ciężkich legionistów na szóstym poziomie. Ale spróbujemy sobie poradzić z nimi jakoś. Trzymajcie się, panowie. A, już padli, dobra. Może być ciężko, jak widzicie. Kurde, no już się nie wycofam, trudno. No, mój oddział już stracony. No, przegrałem to. Ale ogólnie mamy przewagę, także... No, falanga nas wytłucze doszczętnie. Dobra, to zobaczmy chociaż, co się dzieje po drugiej stronie. Tutaj nasza falanga radzi sobie. Okej. Widzę, że łucznicy i kawaleria zmierzają już w stronę bazy nieprzyjaciela. Mamy sporą przewagę, więc teoretycznie jest szansa to ugrać. Tutaj trochę naszej kawalerii. Fajnie ta jazda z tymi lancami wygląda. No, przeorali nas doszczętnie.
No trochę ich tam w sumie, trochę im tam damage'a zadałem, także zawsze coś. Przejmujemy obóz nieprzyjaciela. Myślę, że to wygramy na spokojnie. Jest nas tutaj sporo naprawdę. Oby nikt tutaj nie wtargnął, nie? Całkiem nieźle poszło nam między tymi budynkami, bo tak, ja właściwie trzymałem linię. Rzuciłem trochę oszczepami i nasi łucznicy naprawdę zadali ogromny damage, mimo że praktycznie gracz stracił wszystkie swoje oddziały, to jednak no, wykończył prawie dwóch graczy sam. Nie bardzo mogłem pomóc, nie, bo była fala... Chociaż z drugiej strony zaszarżowałbym chociaż jednym oddziałem, ale... No właśnie. No nie wiem sam, nieważne. Udało się zwyciężyć, także no, najwyraźniej zrobiliśmy swoją robotę. Coraz bliżej poziom 6, coraz bliżej. Sporo doświadczenia na piechocie, także bardzo mnie to cieszy. Oczywiście odpalamy, aha, już teraz nie mogę sprawdzić moich oddziałów. No cóż. Czy mogę? Nie mogę, nie mogę sił sprawdzić. Szkoda właściwie, no powinno się dać, szczerze mówiąc. Myślę, że powinni to zrobić tak, żeby się dało sprawdzić. Oglądać chociażby co się ma na oddziałach. No, rzymska piechota jest zdecydowanie taka uniwersalna, nie? W zwarciu jest w stanie trochę wytrzymać, bo ma tą formację swoją. Poza tym rzuca oszczepami, więc na dystans też coś tam powalczy. No oczywiście tam z oszczepnikami, z łucznikami to tam niewiele powalczy, nie? Bo chociaż jeden na jeden. Poza tym tarczę w górę wziąć, no. Może powalczyć w sumie. Okej, jesteśmy ponownie w grze, ponownie Germanikiem. I teraz pytanie, w którym miejscu się ustawić? Nie bardzo lubię walczyć w lesie. Dobra, zostańmy na tym skrzydle w takim razie. Spróbujemy przejść może tędy. Zobaczymy, czy to się opłaci. Oczywiście jak tam jakaś... chociaż z kawalerii możemy walczyć z kawalerią, nie? Jeżeli będą hoplici, no to wtedy... Znaczy, nie hoplici, tylko falanga. To wtedy będzie gorzej. Wtedy już trzeba się będzie wycofać. Chociaż tam jakiś pilum możemy rzucić. Aczkolwiek jeżeli ustawią falangę i ustawią tarczę w górę, no to... To nawet pilum niewiele poradzi. Zobaczymy. Przejdźmy tym wybrzeżem. Mamy 6-levelową piechotę rzymską, mamy oszczepników Nie, to są jacyś barbarzyńscy ucznicy? Co to jest w ogóle? Nie, to są oszczepnicy, ewidentnie. Dobra, na razie widzę, że mamy czysto. Ale na razie nie widzimy jeszcze do końca. Więc... Pewności nie ma. Jest w miarę czysto. Może wszyscy zejdą do środka, też tak może być, nie? Bo to wtedy będziemy mogli fajnie wyjść na tyły. No, niestety. Już widzę 6-levelowych legionistów. To jest... No, niekorzystne. No. Walczyć z nimi, czy się cofnąć? Sam nie wiem, no 6 level, to chyba nie mam szans, szczerze mówiąc. Dobra, cofamy się. No, to ładnie. Jestem otoczony w tej chwili. Dobrze, że ich zauważyłem. Bo jakby tam zacząć walkę, oni przecież by się wdarli. Tutaj łucznicy ich osłabiają, to jest tyle dobrego. Przez nich jesteśmy w stanie się przebić, mam nadzieję. Chociaż to są chyba ciężcy legioniści, no. Także sam nie wiem. Jest kawaleria, super. Tamci nie idą do przodu. Znaczy troszkę idą, nie? Ale...
oczywiście te studo. Ajajaj, sorry, kawalerio. A tam mocno ich nie przytłukłem, na szczęście. Dobra, czekajcie, ja w nich wejdę od tyłu i wy wtedy ładnie możecie ich od przodu. No panowie. No kawalerio, gdzie jesteście? Jest kawaleria. Super. Może nam pomogą. Mam taką nadzieję, bo inaczej to czarno to widzę. To jest jednak level wyżej, nie? Poza tym no widzicie. Widzicie tą różnicę. Tą skromną różnicę. No panowie, naprawdę, to jest ten moment. No, nie mówcie, że oni uciekną stąd, kurde. Ludzie, no serio. No nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że bez problemu. Teraz ja już wiecie, ja już jestem martwy, nie? No w mordę, no serio. Moglibyśmy chociaż to skrzydło wygrać, bo tam widzę, że wszystko jest stracone w tej chwili. Mam już wszystko przerąbane. Kompletnie nie wiem, co on zrobił. Jak się tu kręci, on... Bez sensu kompletnie. Ogromny błąd zrobił, moim zdaniem. No bo co mu da szarża w tych oszczepników, jak on dostanie teraz szarże na twarz od legionistów. A tam było nas dwóch na jednego przez chwilę, nie? Jakby w odpowiednim momencie zaszarżował. Jak on zaszarżował, ja wtedy wchodziłem z szarżą. No dobra, nie ma sensu tutaj dalej się rozwodzić. Co jest? Co jest? Nie mogę wyjść z gry? Coś się zmieniło? Nie, mogę chyba po prostu opuść bitwę zrobić i nie stracę chyba punktów doświadczenia przez to. Mam nadzieję. Dobra, przyłączymy wodza. Mam stypiona afrykańskiego. Gram nim na razie na piechocie czwartolevelowej, ponieważ też muszę nabić odpowiednią ilość... A nie, muszę... Zaraz, o co tu chodziło ze stypionem? Nie, zaraz. Chyba chodziło o to... Tak, z stypionem chcę nabić piąty level, żeby móc odblokować kolejny poziom piechoty. Także zagramy sobie teraz z stypionem. Witam was serdecznie po raz kolejny. No i cóż, dosłownie parę godzin temu powiedziałem, że mam problemy techniczne z podczas podsumowania miesiąca, nie? Filmu, który się pojawi dzisiaj na pewno, nie wiem czy przed tym, czy po. W każdym razie powiedziałem, że mam problemy techniczne ze sprzętem, bo komputer mi się wyłącza podczas grania, nie wiem z jakiej przyczyny. Aczkolwiek nigdy się nie zdarzało tak, że wyłącza się podczas nagrywania. Po co ja to mówiłem? Serio, po co ja to mówiłem? Właśnie mi się wyłączył. Nagrywałem długi, 40-minutowy odcinek. Wyłączył się w trakcie. No i skraszowało mi nagrywanie, nie? Na szczęście udało się odratować część tego odcinka, bo program, którego używam, nagrywa tak jakby w kawałkach, nie? Dzieli ten materiał na kawałki. I tylko i wyłącznie dzięki temu udało mi się coś wyciągnąć z tego 40-minutowego nagrania. Oj, ale koszmar, no znowu muszę lecieć jeszcze raz. Nie wiem, co się dzieje. I to, szczerze mówiąc, może być wszystko tak naprawdę. Wszystko może, nie wiem, może być zasilacz, chociaż sprawdzałem napięcia i wszystko było jak najbardziej w porządku.
karta graficzna, no, jest praktycznie nowa, kurde, na gwarancji jeszcze. Jeszcze ile tych miesięcy? Ze 30 miesięcy jeszcze na gwarancji jest. Możliwe, że dysk twardy, HDD, bo mam stary HDD, ale czy komputer by się wyłączał z tego powodu? Ewentualnie rozłączałby się dysk, nie? I wtedy by dochodziło do jakiegoś crasha, bo programy, których używam, po prostu nie przestawały działać. A czy by się komputer wyłączał? Nie wiem, ja nie jestem aż takim specem od tego typu rzeczy, więc... O, testudo. O, a ja nie mam, kurde, tych tarcz. Zapomniałem, że to nie jest germanik. Już dostałem oszczepami na twarz. Formację ustawić, panowie. Mam nadzieję, że dam sobie z nimi radę. Osłabiamy morale. Osłabiamy morale. I osłabiamy morale. No dobra, spróbujemy. Ciekawe starcie, bo czwartolevelowa piechota na czwartolevelową piechotę. No dobra, to już jest nie fair. To było bardzo nie fair. Czekamy na kolejne... Jeszcze 79 sekund, to kurde minutę musimy tu przetrwać. Zanim użyjemy po raz kolejny naszej umiejętności. To co? Pocisk, który spadł, chyba jeszcze leci, bo... No, animacja cały czas się wyświetla. No, pytanie, czy dam sobie radę z nimi, nie? Niecałe 50 sekund. Kurde, zacięty pojedynek. Ach, łucznicy jeszcze. To nie fair, panowie. O, w mordę, jeża. No to w tym momencie... Znowu będę mówił to, co zwykle. No dlaczego tak jest, że sojusznicy... że przeciwnicy dostają wsparcie, a ja ani grama, kurde. Dwie salwy łuczników, nie? A dostałem, kurde, z 10 salw łucznikami. 15 sekund. No przecież wygrałbym to bez problemu, nie? Gdyby, kurde, ktoś łaskawie przyszedł mi z odsieczą. Iluż tam ludzi jest na środku? No ludzie! Dobra, mamy w końcu naszą umiejętność. Ale już na plecy nam wchodzą. No zginę po raz kolejny, naprawdę. Na samym początku, no bo oczywiście tych ze środka... Ileż oni czasu tam stali, naprawdę, no. Ja już skończyłem praktycznie starcie z tymi, nie? Teraz jest za późno, naprawdę, jest już za późno. Tak byliby w stanie mnie ocalić i pobić przeciwników, a tak przeciwnik ocalił swoich sojuszników i pobił mnie, nie? Mogłem im pingnąć w sumie, no ale z drugiej strony, no stoją na środku, nic nie robią, no to chyba widzą, co się dzieje na mapie. Tych może pobije, ale w tym momencie to nie ma dużego znaczenia. I tak mamy dużą przewagę, nie? Tu nie widzę ani jednego trupa, oni tu nie walczyli. Znaczy są jak... A, okej. Dobra, to może powinienem odwołać swoje słowa, ale... Ja widzę tutaj... No zresztą tracimy już obóz, no.
no nie do wiary, naprawdę. Momentami to się aż nie chce wierzyć, co tu się dzieje. No i chyba podtrzymuję mój postulat, że tak naprawdę powinno być mniej graczy, ale jednak gracze powinni mieć chociaż jeden oddział więcej. Chociaż nie wiem, czy to by coś zmieniło w sumie z drugiej strony. No mniejsza z tym, no to... No biegnijcie do obozu, zostawcie te psy w spokoju. A, dobra, uff. Katapulta walnęła, to cud po prostu. Strzał w dziesiątkę. Ja niby cały czas żyję, ale to... Długo nie potrwa. Chociaż jeszcze mogę użyć umiejętności, jeśli zdążę. No, może to nawet wygramy, nie? Ale... No cóż. Znowu poległem na samym początku, a biłem się, nie wiem, z iloma graczami. W sumie. Trochę ich było, nie? Tutaj z jednym się biłem, ale zaraz dołączyli hoplici. Jakieś pieski chyba i... Stąd strzelali łucznicy i strzon. Nie, tu piesków chyba nie było jednak. Hoplici przylecieli, łucznicy i stąd jeszcze strzelali łucznicy. No i na początku pomagał nam jakiś oddział stąd. No i katapulta nas trafiła raz. W dalszym ciągu nie powiedziane, że to wygramy. Nie no, raczej. Raczej powinniśmy dać radę. Jestem zirytowany. Głównie tym właśnie, że kurde mi się skraszował ten. Cały czas mi się wyłącza ten komputer i nie mam pojęcia dlaczego. I to nie jest wcale tak, że wiecie, w jakimś mocno obciążającym momencie dla grafiki powiedzmy, nie? Się wyłącza, tylko w takim błahym kompletnie. Nie wiem o co chodzi. Oddam grafikę kurde na gwarancję, dajmy na to. To dwa tygodnie jestem bez sprzętu praktycznie. Coś mogę zamontować słabszego, nie? Ale... Znaczy do takich, do przeglądania internetu, że tak powiem. Wygrają to. No ale są level wyżej, więc... No ale mamy obóz, dobra. GG. Bez względu na to, co się stało tam... przy mnie, że nikt mi nie przyszedł z odsieczą. A oczywiście przeciwnicy dostali wsparcie. Ale mniejsza z tym. Dobra, spróbujemy zagrać jeszcze jedną rundę. O, a, no oczywiście, Germanik. Germanik nic nie zdobył, bo... No, mnie wywaliło podczas logowania. Zagramy jeszcze raz z Cypionem, tylko że... Zrobię cięcie, żeby nam nie wywaliło nagrania w razie czego. Dobra, jestem spóźniony, ale to nie problem. Rzecz w tym, że ja zawsze wyrywam do przodu, więc jeśli się trochę spóźnię do rozgrywki, to nic się nie stanie. Przynajmniej nie będę się pchał strasznie na pierwszą linię, co często kończy się dla nas tragicznie. Dobra, zajmiemy tą strażnicę, chociaż ona na razie pewnie nam zbyt wiele nie powie. Ale no, gdzie mamy iść w sumie? No, chyba że środkiem w sumie, tu falanga idzie ładnie środkiem. No i dostanie zaraz łuczników na twarz. Dobra, zajmijmy strażnicę i ewentualnie... No,
całkiem nieźle tam pchnęli. Strażnicę na chwilkę zajmiemy, proszę tutaj. No nic nam to nie powiedziało, ale to nic. Podchodzimy bliżej. No się kurde trochę wpakowali z tą falangą. Szczególnie, że przeciwnik też ma falangę, nie? To jest największy problem. Pomóc wam, czy nie? Wow. Dobra, dobra, zejdziemy tutaj. Spróbujemy to lewe skrzydło przejąć. I tutaj sobie w miarę radzą z tego, co widzę. O, łucznicy zostali dojechani doszczętnie. Chociaż to jeszcze nie jest tragedia. Na razie nie będziemy rzucać pilą. Teraz rzucimy. Oberwali. O, i to ostro oberwali. Kurde, łucznicy wytrzymali tą szarżę, naprawdę. Już jesteśmy za cieczą. O nie. O nie. Dobra, kolejny oddział. Wycofajcie się stąd. Dobra, dobra, wycofajcie się stąd i spróbujmy to jakoś ogarnąć w miarę sensownie. Formacja. Ja wiem, że to są hoplici, ale damy radę, panowie, damy radę. Kurde, no kawaleria nas tu ciśnie. Oh, shit. Wytłuszczcie ich tutaj. Dobra, zostawcie ich w spokoju, tam trzech jeźdźców. Uch. Musimy wejść na plecy. Dobra, świetnie. GG. Po raz kolejny. No jesteśmy bez szans kompletnie, nie? Bez sensu było im pomagać tak naprawdę. Trzeba było stać gdzieś z boku i się patrzeć. No. Oj, no zamilkłem, zamilkłem, bo znowu w sumie dostajemy tak jak zwykle, nie? Że przeciwnik nas otacza trzykrotną przewagą liczebną, dwukrotną, trzykrotną i nie możemy nic zrobić. Już kilka razy w sumie o tym mówiłem, że no jak to się dzieje, że nagle na mapie przeciwników jest więcej wszędzie. Nie bardzo czaję, jak to się dzieje, szczerze mówiąc. No tak, mamy jednego martwego w całości gracza, oni też mają jednego. No, mamy dwóch martwych tak naprawdę. No to się tam jeszcze chwilę utrzyma mnie. Tam może mamy przewagę, chociaż... No tutaj mamy niby. Tu mamy. Czy jest szansa przejąć obóz przed tym, no, zanim oni nam przejmą. Biorąc pod uwagę fakt, że mają tu falangę ustawioną. Nie wiem, nie wiem.
No może być ciężko, chociaż tutaj w sumie sporo ludzi broni, więc kto wie. A jeszcze żyję. Oni jeszcze mnie męczą tutaj. Okej. Okay. Scypion już zginął. Jeszcze jakiś pojedynczy żołnierz, żołnierze. No kilku graczy zająłem. O, no ale tam już widzę... No, już wsparcie nadchodzi. Tylko, że nie dla nas. Nie, nie damy rady. Chociaż... Jeszcze jeden mój żołnierz cały czas stoi. Nie do wiary. W końcu zginął. No ale ja się tu biłem z dwoma, trzema graczami, nie? To jak to jest, że oni wszędzie mają przewagę? Tutaj jest ich więcej. Tu jest ich... No więcej, nie? Jeszcze zobaczymy, jak tutaj się rozstrzygnie, nie? Bo w sumie... Nie, no raczej nie mamy szans, no. Nie wiem, jak to się dzieje. Dobra, no za duża przewaga. Nie ma co, nie mamy szans. A, właśnie, wyjdziemy z rozgrywki i na dzisiaj to będzie tyle. Nie wiem, ile się tego nagrało. Naprawdę, są straszne problemy z tym moim komputerem. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. O, widzę, że tu jeszcze jakieś doświadczenie zdobyliśmy. To nie wiem, wiecie, czy to jest kwestia systemowa, nie? Czy to problem jakiś z systemem? Czy kurde z tym? Ze samym komputerem? Nie wiem, będę coś próbował robić, bo to nie może tak być, nie? Już tutaj ze 2 godziny to próbuję nagrywać i cały czas mi crashuje. Miałem 40 minut odcinka nagrane i na samym końcu mi skraszowało, pół odcinka poszło w diabły. Dobrze, że drugie pół zostało, chociaż tyle. Ale teraz montowanie zajmie naprawdę kolejną godzinę, bo przecież trzeba to jakoś doprowadzić do porządku, bo jest tych filmików tak pourywanych nie wiadomo jak. Już musiałem sobie herbaty łyknąć. Szkoda słów naprawdę, nie wiem, co się dzieje kompletnie. Napięcia są w porządku, grafika nowa. O, jednak przegraliśmy. Ale na Scypionie zawsze jakieś doświadczenie będzie. Dobra, nie będę wam tu dalej narzekał. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Oczywiście będę informował w razie czego. Jakby doszło do takiej sytuacji, że będę musiał zareklamować jakiś element wyposażenia, no to przypuszczam, że przez jakiś czas odcinków nie będzie. Chociaż mam sporo nagranych do przodu, więc... Więc... No i nie planuję jednak reklamować. No mam nadzieję, że to uda mi się ogarnąć jakoś. Dobra. Tak czy inaczej, dzięki serdeczne za oglądanie i za całe wsparcie. I do zobaczenia następnym razem. Czołem.